Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś Wyspa Miłości. Ostatnio zauważyłem, że wracają powoli reality show. Po sukcesie Big Brothera w wiosennej ramówce, no w jesiennej po raz kolejny mamy reality show. No i jednym z nich nowością jest Love Island, Wyspa Miłości. To jest oczywiście program na licencji brytyjskiej, bowiem w Wielkiej Brytanii ten program początkowo był emitowany od 2005 do 2006 na kanale ITV. I później po chyba nawet 10 latach przerwy, czyli od 2015 roku, ponownie jest emitowany, tym razem na kanale ITV2. Dotychczas powstało tam 5 sezonów, a 6 sezon rozpocznie się 6 stycznia 2020. Polska wersja jest emitowana od niedawna, bo od 2 września w Polsacie. Prowadzącą została Karolina Gilon, którą można kojarzyć z programu Top Model. Zasada jest taka: 5 kobiet i 5 mężczyzn zostają zamknięci w willi, która jest tak jak w Big Brotherze naszpikowana kamerami, no i mają się połączyć w pary. Później wprowadzani są nowi uczestnicy, którzy właśnie mają namieszać w tych parach i mają odbić komuś partnera albo partnerkę. No i później są nowe pary, no i tak to się będzie ciągnęło. Nie wiem do kiedy, ile tych odcinków jest zaplanowanych. Emisja od poniedziałku do piątku o 22.15, a podsumowanie tygodnia w niedzielę o 22.15. No i całość dzieje się na wyspie, na jednej z hiszpańskich wysp, dlatego Wyspa Miłości, a właściwie by to się mogło nazywać spokojnie Willa Miłości. No i póki co to wieje raczej nudą, ale to tak samo było z Big Brotherem w tamtej edycji, że ten program jest nudny i ja nie mam zamiaru go oglądać, ale jasne. Wszystkie nowości staram się obejrzeć, bowiem w teletygodniku mówiłem, że będę się postarał obejrzeć wszystkie nowości, jakie teraz wyszły, które wydaje mi się są ciekawe. Więc prawie wszystko już obejrzałem, więc i tą Wyspę Miłości obejrzałem ze 2 odcinki. Bowiem pierwszy to wiadomo nudne, bowiem te pary się poznały, ci uczestnicy, więc tutaj zwykle wieje nudą. No a później to się może troszkę zaczyna rozkręcać, no ale nie wiem. Skończyłem chyba na 3 odcinku i więcej nie mam zamiaru oglądać, bo to jest po prostu strata czasu. Tak samo jak mówiłem przy Big Brotherze, że to jest strata czasu, to tutaj też. Ja nie wiem, kto to ogląda i jaką to dokładnie ma oglądalność, ale po recenzjach krytyków, no jasne, oni są ostrzy, ale z tego, co można tam wyczytać, no to też im niespecjalnie ten program przypadł do gustu, ale może ten program się rozkręci, tak jak było to z Big Brotherem. Ciągle porównuję to z Big Brotherem, to więc Big Brother też od 13 września będzie emitowany ponownie na TVN7. O tym było już wiadomo od lata właściwie, bo 12 czerwca zarząd TVN Discovery poinformował, że będzie kolejna edycja Big Brothera, bowiem ta osiągnęła duży sukces i rzeczywiście może tak było, bowiem to już był format znany i każdy wiedział właściwie, czego się spodziewać. Jasne, była troszkę nowsze rozwiązania były, te kamery były właśnie takie mało widoczne, a tutaj te kamery właśnie wcześniej to były takie wielkie. Teraz też widać w Wyspie Miłości, że uczestnicy są też speszeni trochę tymi kamerami na początku. W Big Brotherze wydaje mi się, że tak do końca nie. Nowa edycja Big Brothera z małymi zmianami. Emisja będzie trochę inaczej wyglądać, więc arena już nie w niedzielę, tylko w piątki o 20, bo prowadzą Gabi Drzewiecka i Filip Heiser. Normalne odcinki od soboty do czwartku. Do tego jeszcze Big Brother nocą od poniedziałku do czwartku, chociaż wydaje mi się, że to nikt nie oglądał o 23. I jeszcze Big Brother Plus, czy Nocą Plus, teraz będzie emitowany zaraz po arenie i to może będzie miało większy sens, bo arena się skończy i będą dodatkowe materiały emitowane na żywo, czyli będą informacje na przykład, co się działo zaraz po nominacjach, więc to może ma większy sens. No i do tego jakieś podsumowania tygodnia w TVN-ie, tak jak właściwie to było. Co do uczestników, tak jak poprzednim razem, jest głosowanie. Można zagłosować SMS-em 123, trzeba wysłać pod jakiś numer i można zdecydować, czy wejdą na przykład Martyna, czy Seweryn, czy Wiktoria. Po samych zdjęciach sądząc, to jak dla mnie to są nieciekawi uczestnicy, ale może wygląd trochę myli, może są ciekawi. Ja i tak tego nie będę oglądał, więc się już nie będę na tym zagłębiał i raczej nigdy więcej już w Big Brotherze nie wspomnę, ale wspominam teraz,
To jest na podobnej zasadzie. Tam niby się muszą połączyć w pary, a tutaj też muszą wykonać zadanie i muszą jak najdłużej przetrwać w domu wielkiego brata. I również też tam też widzowie o czymś decydują. Tutaj też widzowie głosowali na to, kto powinien opuścić program. Więc praktycznie to jest bardzo podobne, chociaż w trochę innej tematyce. Jestem ciekawy, czy jeszcze jakieś reality show się pojawi, bowiem to w Stanach Zjednoczonych dla mnie było bardzo popularne. W Wielkiej Brytanii nadal są emitowane, a w Polsce przez wiele lat była przerwa, że nie było niczego. Więc prawdopodobnie zmieniły się te trendy telewizyjne, o których często mówią. Widocznie do łaski wróciły właśnie teleturnieje i reality show. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.